Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Sons of the Forest. Proszę Państwa, była tu przed chwilą akcja pod Arsenałem, bo przybiegło pięciu chopa. Virginkę mi kuźwa chcieli tutaj udupić. Kelvin, nie wiem gdzie on jest. W sumie Virginia też nie wiem gdzie jest. Ale ja odnoszę takie wrażenie, już się dzieliłem z moimi spostrzeżeniami, że nie wiem o co chodzi z Virginią, ona ma niby broń, ale ani jednego strzału jeszcze nie oddała. No i takie chocki klocki. Zobaczmy na mapie, gdzie to ta bataństwo tutaj się szlaja. Kelvin gdzieś tam. Czyści teren, ale tak to czyści, że wszystko do wody wpada, kuźwa, ja muszę wyciągać i tam składować. Domek się buduje, ale jeszcze nie jest zakończony. O, czyżby to ciało było, bo tutaj też za nią skakali do wody. Ta. O, a to trochę tak wy... Kurde, no żeby to wyciągnąć jakoś, gość ma ciuchy na sobie tu, ale patrzcie jaki kurde taki, jakby to zrobić, no jakby to zrobić, no, no nie wiem, ale dobra, może, a jakbym go tam popchnął od tyłu, nie, no dobra, proszę pana, mogę pana pchnąć? Tak czy inaczej, szkoda go, kurczę, może by jakieś właśnie coś z niego wypadło ciekawego, co by można było na siebie włożyć. Co to było? Co mnie tu? To tamten mnie tak coś tam... Dobra, bo widzę, że chodzi już ziomuś. Ale gdzie ta Virginka? I Kelvin? Widzę, że oboje są gdzieś tam, w lesie, tylko... Po co oni tak tutaj szaleją? O, jest! O, jest i zguba! Halo, halo, Virginia! Co ty z Kelvinem w lesie robisz tam w krzokach, ty? Koleżanko! Bo tutaj czarno gania, nie? A toś sobie zabawę znalazła. Rybkę mi przyniosłaś, ale dziękuję. Dziękuję. A jakbyś jeszcze tamtego odstrzeliła... Ale przecież nic ci nie robię. Ja czasami się zastanawiam, czy ona jest psychiczna, czy o co chodzi. Dobra. Ty, czarny! Słuchaj. Gamoniu. A Virginia nie zamierza mnie bronić. No więc właśnie, no i niby takie tutaj chocki klocki są, że ona generalnie miała mieć nieograniczoną ilość amunicji, natomiast ani jednego strzału jeszcze dziewczynka nie oddała. No i to trochę frustrujące jest, bo nie wiem o co tu chodzi. Dobra, generalnie, tak to wygląda, proszę Państwa, jeśli chodzi o domek. Tutaj jest taka ala weranda, coś takiego, ze schodkami. Tutaj... Buduje się chałupa, będą okna oczywiście, ale to na razie buduję tak na 6 wysokości. Tu by można było okno jakieś zrobić. Załóżmy ciach. Będzie jedno. O, tak dotąd może, o, coś takiego. A tutaj można by, no nie wiem. A w sumie po tej stronie może być jedno. Tu zrobimy dwa. Tutaj po to, żeby mieć taki widoczek fajny. Chociaż w sumie... Nie, jednak nie. Tutaj mamy ile szerokości? 4 szerokości mamy, tak? To by też się przydało, kurczę, ale dobra już. Trudno. No i tak to wygląda. Także takie oto zabiegi architektoniczne mamy. O ile rybek elegancko pływa. Kelvin odpoczywa. Tam chyba jakieś zwłoki są. Nie wiem, kto kogo zaciukał. Ewentualnie odpoczywają. Trzeba byłoby znowu tam przepłynąć. No, no właśnie. Ptaszki po chałupie latają. Tutaj gdzieś trzeba będzie łóżko zrobić. Jeżeli mowa o jakimś moście, to ja już mówiłem, że na razie nie planuję, aczkolwiek...
Jeszcze się nad tym zastanawiam. Może jak będę lepiej troszeczkę wyposażony, wyekwipowany, wówczas będzie można pomyśleć o tym, żeby most jakiś tutaj machnąć, tylko i wyłącznie po to, żeby Virginia razem z Kelvinem mogli również tu przychodzić. Natomiast, czy ja chcę wspólnie mieszkać pod jednym dachem z mutantem i mówię o Kelvinie, to nie wiem. Ale z Virginią można, nie? Także takie rzeczy. No dobrze. Teraz tak, oni... Nie wiem, czy on już skończył robotę, czy nie. Ja jeszcze się tam przepłynę na chwilę. Bo trzeba mu ogarnąć rozkaz, co by ryby łowił. To patrzcie, tutaj zwłoki leżą. Co to się tu zadziało? Kurde. Czy to moja Virginka w końcu się odważyła nacisnąć na spust, czy jak mam to interpretować? Nie wiem, bo nie byłem świadkiem tego. Ale proponuję rozpalić ogień. O! I popalić to tałataństwo, co by mi tu nie leżało i nie gniło. O, jeden już zniknął. Pa, jaki kuźwa. Tylko usłyszał, że będzie grillowany, to od razu, nie? Hop! Oj, ale go niefortunnie wsadziłem. Dobra, tam jakiś biega, ale tamten to biega taki, kurczę, konkretniejszy chyba. Virginka! Jakbyś, kochana, by przybiegła z tą bronią palną. Kelvin, poczekaj chwilę, bo ty chciałbym, żebyś zdobył ryby. I upuść je... Tutaj może być. W sumie... Ty, dlaczego wyciągasz, kuźwa? No widzę, ale wiesz, że ty masz broń. O nie! Mierdzinko! Po nogach go tam... Co robisz, łobudzie? Dobra, ona go strzeliła, widać było, ona go strzeliła. Dobra, oś, podniosę i ciebie, no, już trudno, chociaż nie wiem, czy ty zasługujesz. A gdzie jest moja blondyneczka? Ale, Virginie, to ja sięknąłem, niechcący. Chodź tu do mnie, kuźwa, bo nie dogadamy się, ty. Ja bym cię bardzo prosił, ale dlaczego taki wielki prze... Kelvin, ja do ciebie mówię, kuźwa. No ja mówię, on nie rozumie. Nie mogę już więcej kości zabrać. Trudno. To następnym razem. Chciałbym, żeby on tutaj te ryby składował. To może by wtedy bliżej ognia. Panie. Bo takiego pomysłu mam. Weź pan tam zejść niżej, co? O, Virginka tutaj elegancko siedzi sobie. Co ona tam dziewczynka robi? Co ty robisz, Virginko? Virginko, poczekaj. Jej można dawać pewnie ciuchy, to jak jej tu wsadzę, to nie wiem, czy na nią wlezą, ale tak na dobrą sprawę to nie rozumiem też kwestii tutaj właśnie tego jej strzelania. Bo raz strzela... Co ty mi chcesz mi coś zrobić, czy o co ci chodzi? Co mnie tak okrążasz? Nie rozumiem właśnie tutaj kwestii tego jej strzelania, bo raz strzela, raz nie strzela. Widzieliście, jak to wyglądało, tak na dobrą sprawę. Ten kuźwa ciupał tutaj, ciupał. Nie wiem, chyba dopiero jak na mnie się zamachnął, to ona zaczęła oddawać strzały. Czyli wychodziłoby na to... Że dopiero jak ja jestem atakowany, to ona strzela. Czyli sama się raczej nie broni. Ale mogę się mylić. Dobra, wracamy, słuchajcie, do budowania. Coś tam dostaliśmy z niego. Zaraz to, jak tylko tutaj machnę te kłody, to zaraz ogarniemy sobie ten temat. Co my tam właściwie otrzymaliśmy? A no i gdzie to jest? O, jest. Dobra. I otwórzmy to.
I co my tu mamy? O, taśma, a to jest ostryga. Mógłbym ją zjeść, tak? No dobra, elegancko. No to spróbujmy. Aha. No zjedz. Ciekawe, czy się zatruje, czy nie? Jakieś muchomorki. No dobra, nie zatruł się. Coś tam się posilił, elegancko. No zmęczony chłopaczyna już jest, ale on tutaj cały czas, no zobaczy, no ciśnie i buduje ten domek, nie? To tak na przyszłość, żeby domek był. Natomiast cała reszta, no jeszcze w powijakach. Dostałem informację, a to za chwilę wam coś pokażę. Dostałem informację, że tam, gdzie mrygająca kropka, to jest drukarka 3D, więc tam w kolejnym może odcinku, jak się uda ten dom zbudować, to pójdziemy, zobaczymy, ogarniemy, no i będziemy patrzeć, co możemy wyciepać. Jakiś bukłak, jakieś sanki, nie, no nie wiem, no zobaczymy co. Nie mam też zbyt dużo tego płynu do drukarki, czy jak to się tam nazywa, więc trzeba oszczędnie. To, co najpotrzebniejsze. W sumie mieszkam nad wodą, no ale bukłak i tak się przyda, bo jeżeli pójdziemy gdzieś eksplorować wyspę gdzieś tam w głąb, no to dobrze byłoby jednak mieć zapasy wody. Dobra, jeszcze tu raz, dwa, trzy takie segmenty, no i trzeba będzie robić dach. Kelvin na razie niech łowi ryby, bo tych chłód to kuźwa naścinał tyle, że trzeba je tamte jeszcze wyłowić i powyrzucać tutaj. Natomiast to też takie strasznie upierdliwe jest to noszenie, nie? Więc sobie to dzielę na raty. Bo to się można naprawdę zachetać. Tylko dwie kłody możemy wziąć w łapkę, w związku z powyższym. Tak to wygląda. Tutaj będą okna, drodzy państwo. Tutaj będą dwa okna. Jedno będzie tutaj, drugie będzie tutaj. I myślę, że to jest dobry pomysł, bo przynajmniej będzie można coś widzieć. Ale zastanawiam się, czy zimą nie będzie zimno. Podobno nie. A jak będzie, no to będziemy się jakoś dogrzewać. Zobaczymy. Tak czy siak. Tutaj to trzeba ogarnąć. Ile ja tu ptaków, kurna, trafiałem, jak rzucałem kłodami, to powiem wam szczerze, głowa mała. Co tam się dzieje? Młody łowi. Będę musiał tam przespacerować się i trochę popiec tych ryb, bo jednak głód dokazuje. Coraz bardziej. Mimo tego, że jak widać, no pasek jeszcze jest pełny, no to tak, jestem zmęczony, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, no to czas szybko, trochę za szybko mija tutaj. No tu już zobaczcie, mamy jesień, nie? I teraz tak, wziął gamoń mi tutaj, kurczę, to wszystko poogarniał w ten sposób. A teraz wyławiać, no nie ma komu. Chociaż już na tyle szybko to robię, że nie ma się czym przejmować za bardzo. Także tak to, drodzy państwo, będzie wyglądało. No i później trzeba będzie ogarnąć jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, no palenisko, tylko też nie wiem, czy mogę sobie na to pozwolić, żeby w domu było palenisko, tak? Czy mnie to się nie zjara i tak dalej, ale to zasięgnę języka od fachowca i będę wiedział wszystko, nie? Dobra. I robimy jeszcze okienko tu. O, z takim widoczkiem właśnie na las, na to, co się dzieje po tamtej stronie, bo żebym wiedział mniej więcej, kiedy kto atakuje. O, i takie tu chocki klocki będą. Także tak, tu jeszcze w górę 6 kłód. Dachu już nie będę tutaj robił. Znaczy w sensie nie będę robił na nagraniu, bo to nie ma sensu. Jest taka Casa de Pabellus, kuźwa. No, o. No i to tak właśnie wygląda. Mnóstwo czasu i energii.
No i to będzie można potem skasować, nie? Bo już jak będziemy mieli łóżko, no to będziemy mogli zapisywać. I to już w domku będziemy, nie? Mogli robić. Nie trzeba będzie tutaj mieć tego szałasu. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę czasu minie. Domek nie jest za duży, bo wydaje mi się, że jak na nasze potrzeby tutaj to świat i ludzie. Tyle wystarczy. Co tam trzeba będzie zrobić, że to ewentualnie jakieś suszarki, nie suszarki, no to też się zmieści, ewentualnie się domek troszeczkę rozbuduje. Więc no, też łatwiej jest coś dobudować, niż taki wielki moloch budować od samego początku. A co, jak to się... Myślałem, że ona z powrotem do wody wpadła. No i robi się coraz ciemniej, tak? Więc za chwilę pewnie będą tutaj mi podchodzić różne stworki. A ja miałem, kurczę, wziąć i posmażyć ryby, no. Też by się przydało, żeby oni, cholera, byli tutaj po tej stronie, to może by Kelvin tutaj je łowił. No i byłaby gitara, ale tak to nie. Ciekawy jestem, ile jeszcze do zimy, czy ja zdążę ten dom wybudować. Pyk. I pyk. O. I tak to wygląda, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z jakimiś tam mebelkami, to chciałbym łóżko z patyków, tak? Mamy taśmę. I 16 kijków potrzebujemy, tak? Takie łóżko. A nie ma lepszego łóżka? Chyba nie ma. To sobie ogarniemy. Tylko gdzie ja bym chciał spać? Może nie wiem. Tutaj? Tylko żebym, jak się obudzę, to żebym nie wylądował poza domkiem. Może tak, o. I pyk. Machniom, patyczki. Jest, słuchajcie. Nie widać tego, ale to się przetestujemy przede wszystkim. Przede wszystkim prześpijmy się. O, jest łóżko. Elegancko. Zapiszmy. Dobra. Odczuwasz pragnienie. No to można się napić. Co tam się działo po drugiej stronie? Kurde, ty to z tym piciem to masz, no. Przynajmniej jesteśmy wypoczęci. Zaraz będziemy najedzeni. Będzie dobrze. O, Kelvin, widzę, że wrócił do swoich obowiązków. W związku z tym sugeruję, żeby zabrać od niego trochę rybek. Jak szybko dzisiaj przepłynął. No, wyłaź z tej wody. Synu, to nie czas na kąpiel. Dobra, weźmy trochę tych ryb. Aha, trochę tych ryb, to faktycznie jest trochę. Tam czytałem wasze komentarze, podobno wam się spodobało, jak drę papę do... tutaj ze strachu. Także fajnie. Dobrze, ogarnijmy teraz. Pyk, pyk, pyk i pyk. No i trzeba pilnować. Bo niektóre spaliłem. O, co ona tam? No chodź, mama, nie bój się. Śniadanie robię. No ciekawa sprawa. W domku to już sobie zrobimy, słuchajcie, takie ognicho porządniejsze, ale tutaj to takie polowe może być. Tak jak widać, nie? Także tak to wygląda. Prawdziwy survival. Cześć, malutka. Jesteś głodna? Dobra, trzeba to pozbierać. Pyk. I... A, no, można i tak. No i przycupnęła sobie tutaj przy nas. No dobra. Mamy rybki do zjedzenia. I na tej diecie mogę żyć.
No i dobra, elegancko. Gdzieś by też trzeba było, słuchajcie, poskładować trochę tego żarcia. A ten się wygnił i patrzcie, już jest tyle mu uciekło tego wszystkiego. No, taki piknik sobie tutaj z Wirdzinką robimy. Wirdzinka się bawi z pluwą. Elegancko. No, i co tam, Wirdzinka? Co powiesz ciekawego? Nic nie powiesz. Się tak nie rozkraczaj, bo ci wszystko widać. No dobrze, proszę Państwa, i tym pozytywnym akcentem ja się z Państwem żegnam. Dzisiaj takie tutaj stacjonarne zajęcia. Trzeba dokończyć dom. Jeszcze jesień mamy, więc domek do skończenia. Natomiast Wy możecie zostawić łapki w górę, możecie zostawić suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.